Cześć, jestem Karczmasz i witam Was bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj kolejny odcinek Szybkiej Kolejki, a w niej pytanie od Buczo. Jak radzić sobie z trudnymi graczami? To jest bardzo popularne pytanie. Wielu MG sobie zadaje pytanie, w jaki sposób mają sobie radzić z graczami, kiedy pojawiają się pierwsze trudności, bo one muszą się pojawić. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Zanim przejdziemy do tematu, jest jedno podstawowe zadanie, które stoi przed każdym mistrzem gry, zwłaszcza jeśli chce grać z nowymi graczami. Pamiętajcie o tak zwanej sesji zero. Pamiętajcie o tym, żeby ze sobą porozmawiać. Pamiętajcie o tym, żeby wyartykułować oczekiwania względem graczy i wysłuchać oczekiwań graczy względem mistrza gry i sesji, którą chcecie prowadzić. To nie jest tylko takie gadanie, żeby sobie pogadać. To nie jest jakiś kolorowy i okrągły frazes, który łatwo i miło się powtarza, ale nie ma żadnego impaktu na grę. To jest niezwykle ważna rzecz, ponieważ tworzycie w grupę ludzi, która razem ma ze sobą grać, która musi mieć wobec siebie pewien poziom zaufania, który pozwala się odblokować i po prostu dobrze bawić grą. I jeśli nie ustalicie na początku zasad tej gry, jeżeli nie zbudujecie własnych oczekiwań i nie wskażecie, na czym Wam zależy, to będziecie mieli problem przez cały czas, bo w końcu zderzycie się z bardzo niemiłą sytuacją, w której sesja nie sprawia Wam radości, ani Wam, ani graczom, i nagle zaczniecie sobie zadawać pytanie, dlaczego i w czym jest kłopot. Więc pamiętajcie, ustalcie na samym początku zakres oczekiwań jednej, jak i drugiej strony. A teraz przejdźmy konkretnie do pytania, w jaki sposób sobie radzić. Pamiętajcie, że problemy graczy i mistrza gry, czy tej grupy, nie różnią się absolutnie od problemów żadnej innej grupy, która ze sobą musi współpracować i która musi wspólnie wypracować jakieś zadanie. Więc podstawowym elementem do tego jest zawsze rozmowa. Bez względu na to, czy była rozmowa wstępna, czy nie, zawsze jest jakiś kłopot. Gracz może sprawiać kłopoty z wielu różnych powodów. Jeżeli problemy gracza nie są spowodowane intencjonalnie, to znaczy, że on złośliwie chce coś zepsuć, zniszczyć, strollować, rozwalić. A uwierzcie mi, że takich sytuacji jest teoretycznie najmniej, bo jednak wszyscy chcą zainwestować swój czas, przesiedzieć kilka godzin w swoim towarzystwie po to, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby zepsuć komuś zabawę. Najczęściej polega to na tym, że gracz na przykład nie odgrywa postaci tak, jakbyście sobie tego życzyli. Zwraca uwagę na elementy, które dla Was nie są istotne. Nie potrafi czegoś odegrać. Zatem trzeba sobie z takim graczem po prostu wyjaśnić parę rzeczy. Usiąść i porozmawiać. Zdiagnozować, w czym leży problem. Dlaczego takie zachowanie ma miejsce, dlaczego on sobie na przykład z czymś nie radzi. Bo może sobie z czymś nie radzić, albo nie spełniać oczekiwań, bo na przykład nie ma takiej wiedzy i wtedy, mistrzu gry, ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby tą wiedzę mu udostępnić, rozbudować, dać mu jakieś materiały dodatkowe, żeby ten gracz lepiej się poczuł, albo żeby usłyszał od ciebie bardzo dokładnie, na czym ci zależy, bo to w wielu wypadkach potrafi załatwić kłopot i ustawić gracza w zupełnie innej sytuacji. Są również oczywiście problemy z graczami, kiedy nie chcą się zgrywać, kiedy nie pojawia się tak zwany teamplay. On się może nie pojawiać z wielu różnych powodów. Najczęściej jest to po prostu zabawa, trochę przekomarzanie, a czasami tak bardzo gracze wchodzą w rolę, będę odgrywał moją postać i skoro mam niechęć do kogoś, to będzie ta niechęć do końca życia, to musicie też im jasno, wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli gramy w drużynie, to gramy w drużynie i jeżeli już na etapie tworzenia postaci nie eliminujecie sytuacji, które mogą się obrócić w trakcie gry przeciwko Wam, czyli na przykład sytuacji, w której dwie postacie albo klasy się nie znoszą, no to musicie wziąć pod uwagę, że będziecie musieli ze sobą wspólnie grać. Pamiętajcie również, że zamiast jakby wypominać błędy albo komuś wytykać te błędy, warto na przykład dać dodatkową nagrodę i zachętę na tak zwany teamplay, jeżeli jest tym problemem jest teamplay, tak? Czyli dodatkowe na przykład punkty expa, które pozwolą graczom skalkulować. Ej, jak gramy razem, bawimy się lepiej, pchamy fabułę do przodu i jeszcze mamy większe nagrody. Słuchajcie, narzędzi zachęcających do wspólnej gry jest masa. Narzędzi rozwiązujących problemy jest bardzo dużo i można różne metody wykorzystywać. Ale najważniejszym elementem zawsze jest rozmowa. Jeśli jednak nie uda się na poziomie rozmowy rozwiązać Waszych konfliktów czy problemów i okaże się, że gracz jednak jest tym najmniejszym w mojej opinii odsetkiem ludzi, który
którzy chcą po prostu zepsuć rozgrywkę i trolują rozgrywkę, no to w takiej sytuacji stawia się konkretne bariery. Stary, albo zaczynasz spełniać te kryteria i bawisz się razem z nami, albo nie chcesz i wtedy nie grasz z nami i tyle. I takie sytuacje również mają miejsce. Dobierajcie sobie ekipy, starajcie się dobierać sobie ekipy, które nadają na tych samych falach. Wówczas bardzo dużo problemów Was ominie. I to tyle. Jeśli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz ze swoim pytaniem. Najciekawsze komentarze wezmę do kolejnych szybkich kolejek i będę odpowiadał na Wasze pytania. Zostawcie też suba. Zapraszam na Discorda, na Facebooka. Karczma jest wielowymiarowa. Możemy się w wielu miejscach i na wielu przestrzeniach spotkać. Zatem zapraszam do karczmy. Oby nam się!